rozpady, przełomy na tanki nazywają się szumami, co świetnie słychać. To są najprzyjemniejsze szumy we łbie, jakie znam. Jurek, idę w górę. W górę idziesz? Tak. No to jak się spotkamy? Gdzieś po środku. Do wcipasu. Kocham to pstrągarstwo od dziecka. Jestem wędkarzem z półwiecznym dorobkiem moczykijskim, ale nie wyobrażam sobie, żeby nie zrobić w roku kilku wypadów na pstrągi. To, co najbardziej w tym cenię, to wcale nie ryby, a to, co mnie otacza. Łowienie na pstrągowych rzeczkach nie zawsze daje jakieś wielgaśne efekty, bo pstrągi do olbrzymich ryb nie należą, ale są piękne, waleczne, walą w przynętę. Z tyłu nadchodzi mój kolega Jurek, bo on poszedł w górę rzeki. Są dwie szkoły łowienia. Jedni chodzą w górę, łowią z prądem. Jurek poszedł z woblerem. Ja z gumką troszeczkę obrabiam te miejscówki takie, które pozostały po nim. Raz prowadzę z prądem, raz pod prąd. Nie zawsze się udaje dobrze poprowadzić przynętę z prądem. Ale to jest najskuteczniejsze, bo wszystko, co żyje, z reguły płynie z prądem. I pstrągusie wolą to, co im napływa w mordkę, niż coś, co ucieka pod prąd. Nie no, ale przyznacie, że był piękny, teraz już ładny. Coraz lepiej, troszkę słoneczka się pokazało i pstrąg się ruszył. Będzie fajnie. Śmieję się, że jestem rzecznikiem, bo jestem wędkarzem, który najbardziej lubi wędkować na rzekach. Urodziłem się nad Wisłą. Nad Wisłą przebiegała moja wędkarska edukacja. Jak mam do wyboru najbardziej rybny zalew, ciekawa, a taką rzeczulinkę, jaka płynie za mną, to wybieram taką rzeczkę. Zawsze na wędkarskim przedwiośniu funduję sobie wyprawę na roztocze, by pobuszować po tutejszych rzekach, w których są pstrągi. Wieloma pstrągowymi rzekami w Polsce to jest tak, że niby to są rzeki pstrągowe, tak zwana kraina pstrąga i lipienia, ale te pstrągi, które w nich są, to są pstrągi pochodzące z zarybie. Prawdziwie pstrągowa rzeczka to jest dla mnie ta, gdzie pstrąg ma warunki do naturalnego rozrodu. Na tanwi pstrąg był od początku świata, odkąd powstał strocie, odkąd lodowiec odciął rybom dostęp do spływania do morza i żerowania w morzu. Tanew jest rzeczką pstrągową. Takie dno daje szansę, dotarła rybom, pstrągowi, lipieniowi.
trzeba dbać, które trzeba chronić. Jak przełaziłem, to zobaczyłem, wiesz... A, tylko go zauważyłeś. I to spory poszedł, no. Ty, no nie miałem w ogóle kontaktu. Zerwałem jednego... Lampa lampusia. Mamy lampę, a z tymi wstrążkami to jest tak, że w takim momencie dnia, mimo że rzeczka, na którą jesteśmy, wstrągi obfituje, ni cholery, kropka wańca się nie złowi. Schowane, jak to Jurek powiedział, jak niedźwiedź w gawrze, siedzą sobie po norkach pod korzeniami drzew, mają w nosie wszystko. A jak pstrąg zaczyna żerować, to wielokrotnie jest tak, że się wykona taki najgorszy frajerski rzut po płytkim gdzieś środkiem, a pstrąg nie wiadomo skąd, jak Zorro, łubudu i siedzi. W wielu miejscach, gdzie mamy odkryty brzeg i nie możemy się schować za drzewkiem, za krzaczkiem, a jest ładna miejscóweczka, jak to takie przytrzymanie odrobinkę dołek po mojej burcie, to warto klęknąć. Pokora i podchodzenie do strągów na kolanach daje efekt. Tu jest Królestwo Jerzy, a czarne woderki chronią i nóżki bronią. A co z tego, że ciężkie? Wędkarstwo też jest ciężkie. Jak się nie chcesz zmęczyć, to graj w szachy albo w brydża. To też sport. Od początku świata na pstrągi noszę nie żadne bajeranckie jakieś tam oddychające bodery czy spodnie buty, tylko jak buszuję po takich rzeczułkach, proszę, czarne z chamskiej gumy bodery, bo one są odporne przede wszystkim na urazy, przebicia. Cały mój majątek mieszczę w dwóch kieszeniach polaru i w niedużej wędkarskiej torbie. Mam tu trzy pudełeczka, woblerkowe, gumkowe i główkowe, o, tej wielkości pudełeczka. A resztę torby to wypełnia aparat fotograficzny. I podpupnik, czyli deseczka, która mi służy do przysiadywania w wielu miejscach. Na pstrągach to ja najczęściej w jednym miejscu wykonuję 2-3 rzuty. Jestem święcie przekonany, że na dzikiej rzece to pstrąg jak stoi, to od razu ładuje. Chyba że nie żeruje. Nie mam w zwyczaju stanąć w jakimś miejscu i go młócić. To nie jest łowienie z zapyziałych okonków z pomostu. Tylko rzut w punkt. Cały czas kontrolowanie spływu przynęty. I zmiana miejscówki. Bardzo chętnie, tak jak mówiłem, łowię z prądem, więc idę w górę. Takim dobrym pstrągarskim zwyczajem jest nie zostawiać przynęt w pstrągowych rzeczkach. Wiadomo, nie zawsze to się udaje, ale Jurek próbuje, żeby dopełnić honoru przyzwoitego pstrągarza i nie szpecić, po prostu nie szpecić pozostawionymi przynętami na gałęziach tej przepięknej rzeczulki. Na pstrągach nie należy ładować szpuli kołowrotka do pełna, tak jak się przy, nazwijmy to, większym spinningowaniu robi, żeby uzyskać dalekie rzuty, tylko ta szpula niech nie będzie tak wypełniona na maksa, bo jak się prowadzi
przynętę z wodą, to bardzo często ta żyła spada na szpulę, wkręca się pod szpulę i tak dalej. Robią się różne brody. Poza tym wygodniej się na tych krótkich dystansach rzuca z takiej niedowiniętej szpulki. O, na mojej szpulce jest tyle. Można jeszcze by było dowinąć. Ja mam żółkę 18 z lekką ręką z 30-40 metrów. Gdybym łowił rapy, a tutaj na Pstrągach staram się, żeby ta szpula była niewypełniona do końca. Korbka nie służy do zamykania kabłąka kołowrotka. Na takich rzeczułkach kabłąk zamykamy dłonią, cicho, a nie poprzez trzask korbki. Po co? Ciszej jedziesz, dalszy budziesz. Nie lubię zabierać na Pstrągi wędzisk, które mają lakierowane blanki, mają taki glanc połysk. Bo jednak one blikują. Może to jest lekka, bo z mojej strony przesada, wydaje mi się, że mogą straszyć ryby. W wielu miejscach, gdzie jest zupełnie dziko, to każdy taki błysk, świst Pstrąga spłoszy. Akurat mam zaczep, ale to będzie taki przyczynek do pokazania wam akcji tego kijka. To jest Trito UL o długości 220 cm. Jak łowię na woblerki czy wirówki, to chętnie stosuję Trito L. To jest mocniejsze, a ten kijek, zobaczcie, w zupełności wystarcza do nawiązania walki z Pstrągiem i przytrzymania go nawet w silnym nurcie, bo przy łowieniu Pstrągów to nie ma takich miejsca na pieszczoty, wyrafinowane hole, to się mówi, zacina się i do siebie, bo pójdzie wszędzie, w zawad i tak dalej. Ja kiedyś Pstrągi łowiłem, jak łowiłem na wobler, to miałem żyłkę 0,25 i ich łowiłem na kij, który miał ciężar wyrzutowy do 21 gramów. Czasy się zmieniły, w tej chwili mam żyłkę 18, era gumek. Założę taką gumkę, która w moim przekonaniu imituje minoga, larwę minoga. Jeszcze raz wam ją pokażę. Nawet nie wiem, jak ta gumka się nazywa, ja jej nazywam minogami. I wiele pstrągów złowiłem na ten typ gumki. Sprawdzę tylko haczyk. Tutaj używamy haków bezzadziorowych, ten zadzior ma, więc go poddam, jak to mawia mój kolega, habilitacji. To znaczy skutecznie za pomocą płaskoszczypków małych, a zgniotek. Zadzior sprawdzę, według mnie wszystko jest regulaminowo. I taka przynęta z hakiem bezzadziorowym to umożliwia to, że po prostu rybę podholowujemy i możemy ją wypiąć łatwo w wodzie, chwytając za łepek główki. Rybę jak bierzemy w niektórych miejscach ręką, to możemy jej zrobić krzywdę, a po co? Najlepiej te ryby to jest wypinać w wodzie i tyle, bo najmniejszą się robi jej szkodę. No. Wiadomo, chcemy sobie zrobić zdjęcia z rybą. Czy to dobre, czy to złe, nie mnie decydować, nie mnie wydawać sądy. Sam sobie też wielokrotnie robię zdjęcia z rybami. I te ryby w łapy biorę i prezentuję, robiąc przy tym głupią minę. Z uśmiechem, bo tak wypada. W tym wędkarstwie powinniśmy więcej zwracać uwagę na nasze wewnętrzne emocje, a nie na pokazówkę, nie na taki czczy szpan. W dupie to nie ma. Cieszyć się trzeba wędkarstwem dla samego siebie. Nie robić pokazówki. Przecież sam w tej chwili robię pokazówkę, bo prezentuję wam swoją mordę i opowiadam różne rzeczy, z którymi niektórzy się zgodzą, a inni się nie zgodzą. Takie jest prawo. Idę w swoją niszę, czyli w krzaczory, bo tam się czuję najlepiej. Tu jest za luźno i zbyt miejsce jest dotknięte cywilizacją. Mostek, ścieżka, to nie dla mnie.